Pana działanie jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie przepisów artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona popełnienia przestępstwa. Ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku, do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy i absolutnie taka decyzja nie może być skutecznie zrobiona. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. Dobry wieczór. To jest trochę tak jak w Rosji w dawnych czasach. Nie w Rosji sowieckiej, gdzie był prokurator Andrzej Wyszyński, który robił co chciał na polecenie polityczne, tylko jak za cara Piotra I. Piotr I uchodził za człowieka cywilizowanego, wychowanego za granicą, mającego doświadczenia w Holandii, zmieniającego Rosję, podczas gdy oprócz tego był to zwykły tyran, brutal, cham i człowiek bez zasad. Jeśli mu się coś nie podobało, szczególnie wtedy, gdy jeździł konno i przejeżdżał przez swoje włoście i ktoś był zachęcany do tego, żeby władcy zadawać jakieś pytania, coś wyjaśniać. I jak mu się to nie podobało, to siedząc na koniu potrafił pięścią uderzyć w głowę tego pytającego tak, że go zabił po prostu na miejscu. Miał 2 metry wzrostu, więc był wielki. W Polsce jeszcze takiej przemocy bezpośredniej nie ma, ale skutki wielu działań tak zwanych praworządnościowych, które z praworządnością nie mają nic wspólnego, są bardzo podobne. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce.pl. Ja się nazywam Stanisław Janecki. Ze mną jest Dorota Łosiewicz. Witam państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo się cieszymy, że możemy się z państwem spotykać tutaj w tym studiu. No i wróciliśmy do wydarzeń z piątku, dlatego że to już jest kolejny odcinek serialu Wejście, który zdaje się Donald Tusk postanowił skutecznie kręcić. Tym razem wejście ministra sprawiedliwości, pana Bodnara. No, trzeba powiedzieć, że skutki tego wszystkiego mogą być opłakane, bo jeżeli adwokaci zaczną teraz kwestionować jednego czy drugiego prokuratora, no to najbardziej będzie się będą się cieszyć z tego przestępcy chyba tak naprawdę. I do tej pory to chyba jest ta grupa, która najbardziej korzysta na rządach tej nowej koalicji. Tutaj mieliśmy konfrontację wybitnego prokuratora, ponieważ pan Robert Hernand to jest zastępca prokuratora generalnego od kwietnia 2010 roku, czyli przetrwał różne władze. Wcześniej prokurator rejonowy, okręgowy, apelacyjny, z ogromnym doświadczeniem w walce z przestępczością zorganizowaną, narkotykową, mający przepisy prawa w małym palcu, i staje przed nim polityk, który wprawdzie jest doktorem habilitowanym prawa, ale z tym prawem to jest mocno na bakier. I to była żenująca scena, ponieważ człowiek z wielkim doświadczeniem i autorytetem wśród prokuratorów musiał pouczać tego amatora, co jest prawem. To była żenująca scena. Ja na miejscu pana Bodnara to bym, przepraszał bardzo, ale się pochlastał sprowadzonym do, przepraszam, miernoty prawnej. Pan Bodnar, jak i cała ekipa, nieustająco realizują to, co zapowiedział Donald Tusk w swoim expose, czyli że będą stosować, przestrzegać prawa tak, jak oni to prawo rozumieją. No i od tego 13 grudnia już rzeczywiście minął miesiąc i ile? 2 dni. Zobaczyliśmy, na czym polega to,
jak oni je rozumieją, to znaczy rozumieją dokładnie tak, jak im jest wygodnie to prawo i przestrzeganie prawa rozumieć, ale z prawdziwą praworządnością i przestrzeganiem prawa niewiele ma to wspólnego, bo oto pan minister sprawiedliwości, pan Bodnar uznał, że prokurator krajowy nie jest prokuratorem krajowym, ponieważ w ogóle nie został na to stanowisko powołany. I tak to i powołano się na jakieś bzdurne uzasadnienia prawne. Proszę państwa, najsmutniejsze w tym naszym pięknym kraju jest to, że jak się ta władza dorwała do rządów, to może uzasadnić wszystko. Znaczy to w ten nie sposób... ma nic pewnego. Wynajmie się jakieś trzech ludzi z tytułami naukowymi i oni dokładnie... No, tak jak pan minister Bodnar, który posłużył się trzema ekspertyzami, żeby udowodnić, że prokurator krajowy nie jest prokuratorem krajowym, bo był wadliwie powołany na to stanowisko i posłużył się trzema opiniami prawników w tej sprawie, więc w zasadzie żyjemy chyba już w kraju, w którym nie obowiązuje ani żadne prawo, ani konstytucja, nie obowiązują ustawy, bo przecież ustawy można uchwałami zmieniać. No i ciekawe, dokąd Donald Tusk na tym wszystkim zajedzie. No dokąd strach zajedzie? Strach się bać po prostu. Tam, gdzie już zajechał, do tyranii i zamordyzmu po prostu. Przecież ale czy dopiero to miesiąc nie dopiero ukrywane, Stanisław w ogóle. Minął. Nie, ale najgorsze ale już w tym... wszystko wywrócone do góry nogami. Proszę państwa, na chwilę bądźmy poważni. Oni chcą zdemontować polskie państwo po prostu. No bo jeśli wyłączyli dwa fundamentalne dla demokracji artykuły konstytucji, czyli 7 i 10, to już nie mamy demokracji. I czy ktoś tam będzie argumentował tak czy owak, a poza tym tak. Zwróćcie państwo uwagę, jak to wszystko się odbywa. To tak jakby, nie wiem, jeden wilk albo jakiś owczarek niemiecki miał do czynienia z owcami, które jak tam którąś dziabnie w bok, to wszystkie te owce lecą w jedną stronę. Tak prawo nie działa. I ci prokuratorzy czują się traktowani jak te owce przez tego owczarka niemieckiego, który je tam, a wprawdzie owczarki niemieckie to nie są do tego, żeby mi ktoś nie wytknął do zaganiania owiec, ale zrobiłem sobie taki przeskok, że może by były, bo one nie są chyba tak, aż tak ułożone, żeby w tej roli występować, ale ta władza właśnie użyła nie tych psów, które zawsze, tylko tych, które potrafią zagryźć albo coś takiego zrobić. No i niestety w dużej mierze dzieje się to przy poklasku dużej części opinii publicznej, bo tam silni razem w ogóle zachwyceni i duża część wyborców Donalda Tuska, bo chyba nie trzeciej drogi, bije brawo. Zagranica w zasadzie też właściwie bije brawo i jest zadowolona, to przecież tutaj nasz człowiek, prawda, silną ręką, żelazną miotłą. Nasz czy porządku. No ich, z zagranicy, no bo nie nasz ja już chyba. Straciłem wątek. Nie, bo ja mówiłam oni są? O zagranicy, że tam bo zadowoleni. Bo oni próbują powiedzieć nam, że oni są z zachodu. Że nawet to... jeśli są z Berlina czy z Brukseli, to jest zachód. Tymczasem robią wszystko tak, że są ze wschodu, a nie z zachodu. A oczywiście wszystko, skoro jesteśmy w tematyce deseru, odbywa się w takiej polewie, którą tutaj Donald Tusk nam próbuje zaserwować, że oto PiS podpala Polskę i tak naprawdę wszystko wina Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem od 13 grudnia Polskę podpala nam ta koalicja znamienna, większościowa, która jedzie po bandzie koalicja po prostu 13 grudnia jak tylko może. Spełnia kryteria koalicji 13 grudnia. Tak, tak. Trzeba powiedzieć, że bardzo starają się te kryteria spełnić. Prokuratura Krajowa to jest w ogóle takie miejsce, które prowadzi najważniejsze postępowania w kraju. Jeżeli minister sprawiedliwości wyłączy legalnie wybranego, urzędującego prokuratora krajowego... Powiedzmy państwu, jakie prokurator generalny ma obowiązki. Owszem, premier na jego wniosek może odwołać prokuratora krajowego, ale za pisemną zgodą prezydenta. I dlatego to nie nastąpiło, nie nastąpiła konsultacja z panem prezydentem, ponieważ pan Bodnar uznał, że prokurator krajowy w ogóle nie został wybrany, bo z tą opinią prezydenta to... A pan Bodnar to w ogóle istnieje, czy to jest jakiś...
Jakiś hologram. No to zaraz zobaczysz, jak istnieje, bo wspomniałeś zastępcę prokuratora generalnego, pana Roberta Hernanda. No to już, że tak powiem, wobec niego też postanowiono wyciągnąć konsekwencje za to, że bronił. Że niefajnie Na wszystko znajdzie się paragraf i podstawa prawna. Pan Bodnar nieustająco szuka, teraz znalazł podstawę prawną. Czyli Andrzej Wyszyński jak najbardziej. Tak jest. 15 stycznia prokurator generalny Adam Bodnar skierował do rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego Marka Juźniaka pismo, w którym zażądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda. Dlaczego? W ocenie prokuratora generalnego Adama Bodnara zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand naruszył godność urzędu prokuratora. Jest to, zdaniem prokuratora generalnego Bodnara, przewinienie dyscyplinarne określone w artykule 137, paragraf 1, punkt 5 ustawy Prawo o prokuraturze. W jaki sposób? 12 stycznia 2024 roku w siedzibie prokuratury krajowej zastępca prokuratora generalnego Hernand nagrał telefonem rozmowę z prokuratorem generalnym Bodnarem bez jego zgody. Rozmowa rozpoczęła się znienacka. Prokurator Hernand obcesowo wyrażał dezaprobatę co do decyzji prokuratora generalnego Bodnara dotyczącej prokuratora Dariusza Barskiego, podważając prawne podstawy działania prokuratury generalnej. Poza tym prokurator Hernand przekazał nagranie komuś, kto następnie udostępnił je w sieci. Znaczy, trudno bardziej podważyć powagę prokuratora generalnego Bodnara, niż robi to sam pan prokurator Bodnar swoimi zachowaniami. Wydaje mi się, że naprawdę tutaj przygodzić pana Bodnara jest niezwykle ciężko i raczej panu prokuratorowi Hernandowi, który tylko zdokumentował to, co robi pan Bodnar, zarzucić tego raczej nie można. No bo jest taka, jakby to nazwać, schizofrenia może, powiedzmy, nie odnosząc tego do tej choroby, tylko mówiąc w kategoriach politycznych, że z jednej strony pan Bodnar opowiada nam wszystkim różne dyrdymały na temat praworządności, a z drugiej strony podejmuje decyzje, które z prawem i konstytucją nie mają nic wspólnego. I kiedy prokurator Hernand, jak powiedziałem, doświadczony prokurator, wytknął mu to wszystko, to i pokazał, no bo żeby wszyscy się mogli przekonać, to pan Bodnar poczuł się urażony. Szanowny panie... Poczuł się urażony prawdą, ministrze, że ktoś pokazał, Bodnar, co on robi. Czy gdyby pan prokurator Hernand pana nie nagrał, to by coś zmieniło? To pan by się okazał innym człowiekiem? To nic by nie zmieniło, bo prokurator generalny zrobiłby to, co zrobił, tylko być może świat by tego nie zobaczył na własne oczy. Właśnie w tym jest cały problem i to ma być takie uwłaczające, że znienacka wręcz go po prostu. A może pan, panie ministrze Bodnar, po pierwsze by działał zgodnie z prawem i po drugie mówił to samo publiczności, jak mówi pan na spotkaniach wewnętrznych. Pan prokurator Hernand tylko zmusił pana taki mały test prawdomówności i to jest uwłaczające. Nie trzeba robić rzeczy niestosownych. To wszystko będzie właściwe. No po prostu pan prokurator Bodnar, prokurator generalny i minister sprawiedliwości Bodnar nieustająco szuka podstawy prawnej. Myślę, że z tymi poszukiwaniami podstawy prawnej? Wszystkiego, znaczy wszystkiego, co robi, bo każde wejście jest oczywiście robione bez podstawy prawnej, więc najpierw jest wejście, a potem jest poszukiwanie podstawy prawnej. Tak to mniej więcej w ostatnim czasie wygląda. I ci, co wchodzą, oni nie lubią, jak to wejście się pokazuje, bo to wejście takie jest niesmaczne, wiesz, no niefajnie to wszystko wygląda, więc oni się denerwują, jak to wejście się pokazuje i okazuje się, że ci, co pokazują, tak jak na przykład wtedy filmowano panią poseł, która została poturbowana w budynku telewizji publicznej, to też to pokazywanie było niedobre, a nie to, że ją poturbowano, rozumiesz? To teraz no tak, jak się nie pokaże, teraz... to przecież tego nie ma. Ja jeszcze tak uprzejmie doniosę panu ministrowi i prokuratorowi generalnemu, że Trybunał Konstytucyjny podjął postanowienie tymczasowe, które ma ogromne znaczenie, ponieważ ze względu na ważny interes społeczny, ze względu na nieodwracalność skutków pewnych decyzji, podjął postanowienie, żeby
tego nie robić, ponieważ właśnie skutki byłyby nieodwracalne. Ale widzisz, oni z tym Trybunałem Konstytucyjnym, oni wszystko machają ręką, oni mówią, nie były, ma to umocowanie w ustawie, 79 artykuł ustawy o organizacji i funkcjonowaniu i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, ustęp pierwszy, i tego nie można, przepraszam bardzo, olać, tylko trzeba się z tym zmierzyć, i to ma zupełnie inne znaczenie, jeśli chodzi o rangę prawną, niż zabezpieczenie z kodeksu postępowania cywilnego. Pamiętasz postanowienie zabezpieczające, jakie Trybunał Konstytucyjny wydał w sprawie Telewizji Polskiej? Tylko też ono było z KPC ręką. I ono jest miękkie, natomiast ale tu jest wiesz, bardzo trafne. Oni wszystko uznają za niebyłe. Jak im się nie podoba, to trzeba uznać, że jest niebyłe albo nieobowiązujące, bo jak ułaskawienie, które zastosował pan prezydent 16 listopada 2015 roku się nie podobało, no to też uznają za niebyłe. Nie ma tego ułaskawienia. Ale idźmy dalej tropem pana Bodnara, bo okazuje się, że jego pan... pryncypała. Tak, pan Bodnar, czy minister sprawiedliwości, nie skonsultował... Słowo pryncypała mi się pryncypała, dzieli na dwie. Nie skonsultował ze swoim pryncypałem pewnej wersji zdarzeń. No i media społecznościowe miały z tego powodu używanie. Bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana. W jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. No nie można odwoływać prokuratora krajowego bez porozumienia z prezydentem. Proszę bardzo, żebyście państwo spytali, dlaczego pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, zdecydował się na taki krok i jakie jest umocowanie prawne dla jego decyzji. Mam nadzieję, że panowie też mogą sobie to wyjaśnić. Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Ajajaj, ależ nie skonsultowali. Czyli pan premier chce mówi, nam kit, ja mam ręce czyste. Kit wcisnąć, że tam nie był prokuratorem. Nie, no pan premier, jak to pan premier? On ma zawsze rączki tu i on niczego, w ogóle on za żadnym wejściem nie stoi. To Sienkiewicz, to Bodnar, oni są wszyscy źli, Donald Tusk jest dobry. Ja nie mam z tym nic wspólnego. A pan minister sprawiedliwości mówi, no jak to? No przecież to decyzją Donalda Tuska. I ups. Panie ministrze sprawiedliwości, czy pan jest poważnym człowiekiem? Ale ty serio pytasz teraz? Tak, serio pytam, dlatego że poprosił pan pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o powołanie tego pana, który teraz rzekomo pełni obowiązki prokuratora krajowego, na zastępcę prokuratora krajowego. I on spełnił to pana życzenie. I wtedy był urzędującym prokuratorem krajowym, a jak już podjął tę decyzję, prawna? To przestał być. Czy pan jest poważnym człowiekiem? No bo pan Bodnar znalazł podstawę prawną, rozumiesz? On jej szukał i znalazł. I akurat wtedy no, jej nie było, bo nie była mu potrzebna, a teraz już uznał prokuratora krajowego za niepowołanego, ponieważ uznał, że procedura powołania była niezgodna z ówcześnie obowiązującymi przepisami. Czyli decyzja o powołaniu przepisami. Zastępcy też była nieprawna, tak? Nie, nie, to było prawne. Aha. To było prawne. To jest trochę tak jak z tym problemem... Przepraszam, czy prawo to jest jakaś ściera brudna do wycierania? Od 13 grudnia tak. Co tam popadnie? Od 13 grudnia. To jest tak jak z tą Izbą Sądu Najwyższego, której oni nie uznają. Chodzi o Izbę Nadzwyczajną. Kontroli Nadzwyczajnej, tak, i Spraw Publicznych. O, właśnie o tą izbę chodzi. To znaczy, jak ta izba, generalnie to ona jest, jej nie ma i w ogóle jej orzeczenia są nieważne, ale jak ta izba decyduje o ważności wyborów, no to wtedy jest ważna ta izba i ta decyzja. Więc albo wybory są nieważne, bo ta izba jest nieważna i właściwie możemy zaczynać zabawę od początku, a wiesz, tak wybierają sobie. Ene, due, like, facke. To pasuje, ważne. To nie pasuje, nieważne. Do śmieci. Dotychczas tak w obiegu był tak przeniesiony z fizyki na teren polityki kot Schrödingera. Czyli takie znikające zwierzątko w zależności tam od funkcji falowej. Ale nie będę się w to wgłębiał. A teraz wszystko jest Schrödingera. Prawo jest Schrödingera, konstytucja jest Schrödingera, prokuratorzy, ministrowie. Ludzie, przecież społeczeństwo dostanie jakiegoś wariactwa z tego powodu,
że na niczym się nie można ale oprzeć. Ale jakie społeczeństwo? Przecież społeczeństwo to okupanci. Do diabła przyjdzie jakiś inwestor do tego kraju, który nie wie, jakie jest prawo, bo przyjdzie sobie jakiś pan Bodnar i powie, że dzisiaj to było prawem, a jutro nie będzie? Słuchaj, społeczeństwo to według Donalda Tuska okupanci i nieważne, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory 8 razy z rzędu. Zobaczcie, co pan premier napisał na Twitterze. Tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów. Tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo. PiSowska okupacja Polski. No tak, Platforma Obywatelska nie była w stanie wygrać 8 wyborów z rzędu. Te wybory wygrywało Prawo i Sprawiedliwość. Co więcej, nawet teraz Platforma Obywatelska tych wyborów nie wygrała, a premier Donald Tusk jest premierem dzięki koalicjantom, którzy mu to umożliwili. Ale Platforma Obywatelska z Prawem i Sprawiedliwością nie wygrała. Dlaczego więc pan premier Tusk mówi o okupacji, skoro była to legalnie wybrana władza w legalnych wyborach, tylko po prostu nie podobała się obecnej koalicji większościowej? Pozwoliłem sobie na portalu X zapytać pana premiera po tym jego wpisie, kim są wyzwoliciele spod tej okupacji. I zapytałem go, czy to ci sami, co w 1944 roku. A internauci jeszcze dodali, że to też są ci sami, którzy wyzwalali we wrześniu, od 17 września 1939 roku, bo dokładnie chyba tak było. Jeśli tam to było okupacją, to wyzwoliciele są bolszewicy po prostu. No, trzeba powiedzieć, że straszne to porównanie pana premiera Tuska. No i ta nienawiść w tym wywiadzie takim przeprowadzonym dla wszystkich możliwych telewizji, widać, że ciągle tkwi ja ta zadra za tych 8 tego lat. Człowieka. Wiesz co, ja strach też, ale bardziej jednak nienawiść. Niechęć do przeciwników politycznych i do tej grupy Polaków, ale o tym jeszcze, o tych Polakach, docieranie co to nie tak głosują, jeszcze będzie. Do ludzi, którzy nie mają żadnego samodzielnego punktu widzenia. Moim ulubionym takim pojęciem czy tworem jest zbiorowy mózg. Zbiorowy mózg to jest coś takiego, co oczywiście nie istnieje, ale zbiorowy mózg rządzi Polską obecnie. I nie jest tak, że jak jest zbiorowy mózg, na przykład IQ, czyli iloraz inteligencji wszystkich tych podmiotów, które na zbiorowy mózg się składają, jest sumą tych wszystkich, tylko odwrotnie. Zbiorowy mózg to jest najniższy poziom IQ z tych wszystkich, które no się na to składają. W takim razie posłuchajmy jeszcze pana Siemoniaka. Nawet po tym tygodniu, jak on wyglądał w polskiej polityce, nadal pan minister zachowuje optymizm? To nie jest optymizm, ja muszę być realistą. Ja tylko chcę przekazać naszym słuchaczom, że to, co się dzieje, to opór zła przeciwko temu, żeby demokratycznie, praworządnie działać, żeby wymiar sprawiedliwości, media publiczne, różne instytucje działały na rzecz dobra wspólnego, a nie na rzecz jednej partii. Niestety opór środowiska tej jednej partii, niezdolność do oddania władzy powoduje takie właśnie zamieszanie. Bo wiadomo, że wszystkie instytucje mają działać na rzecz innej partii, na rzecz Platformy Obywatelskiej. O to przede wszystkim chodzi, ale ani demokratycznie, ani praworządnie żadna właściwie z tych cech wymienionych przez pana Siemoniaka nie zachodzi. Panie ministrze Siemoniak, tak jak do pana Adama Bodnara się zwrócę do pana. Czy pan jest poważnym człowiekiem? Niech pan wymieni jedną decyzję, która ma umocowanie prawne i nie łamie konstytucji i ustaw. Jedną! Przecież to jest kpina w ogóle z ludzi. Wy myślicie, że ludzie są tacy ciemni, że każdy kit można im wcisnąć? Nie, już się nie da. Ludzie naprawdę są zorientowani, nawet w dość skomplikowanych kwestiach prawnych. Jedynymi osobami, które są niezorientowane, jesteście wy, czyli ta władza. Ale przeniesiemy się teraz na granicę Polski z Białorusią, bo nagle ta ekipa zaczyna się orientować, co tam się... Proszę o azyl u Łukaszenki? Nie, zaczynają się orientować, co tam się dzieje. Poproście o azyl Łukaszenki, dostaniecie.
Rozwiązaniem systemowym i pomocą ma być też współpraca z krajami pochodzenia migrantów, którzy trafiają pod polską granicę, tak by mieli świadomość zagrożenia, jakie niosą za sobą prowokacje i działania białoruskiego reżimu. Powinniśmy prowadzić profesjonalne kampanie informacyjne, które informują o cynicznie działającej wojnie hybrydowej, reżimie Łukaszenki i o tym, że ta granica może być szczelna, o tym, że grożą ludziom deportacje, o tym, że grozi im śmierć z zimna. Pani Wiśniewska se kpi po prostu. Nie, pani się obudziła dopiero, że wojna hybrydowa trwa jakaś. Nie, ale to są jakieś kompletne bzdury. Proszę państwa, największy problem jest ustalenie, kim są ci ludzie. Oni przed granicą bardzo często wyrzucają swoje dokumenty. Nikt nie wie, kim oni są. Jak mówią, że są z jakiegoś państwa, to wcale nie muszą być z tego państwa, mogą być skądkolwiek. Trzeba wielu miesięcy, żeby ustalać, kim oni są. I teraz tekst taki, no porozmawiamy sobie z rządami tych państw, że tu jest zimno i oni będą racjonalnie reagować. To jest bzdura kompletna. Wracamy do państwa po krótkiej przerwie. Zapraszamy. Dobry wieczór państwu, to jest telewizja w Polsce.pl i Polityka na deser. Dorota Łosiewicza ze mną w studiu. Stanisław Janecki. Bardzo się cieszymy, że możemy się z państwem spotkać i no, pokażemy teraz kogoś, kto wydawało nam się, że zaginął. Właściwie myśleliśmy już, że porwali go kosmici, może gdzieś przepadł, zaszył się w jakiejś ciemnej dziurze, ale on jest. Władysław Kosiniak-Kamysz odnalazł się w towarzystwie Szymona Hołowni. Państwo, panowie właściwie ogłosili wspólny start trzeciej drogi w wyborach samorządowych. Zobaczcie państwo, a my za chwileczkę skomentujemy. Tylko prawda, sama prawda. Cała prawda. Co się ogłaszamy? Ogłaszamy, bo w emocji aż mamy wypieki. Mamy wypieki i nie wypiekliśmy ich sami. Chcemy dzisiaj wam powiedzieć, że w wyborach samorządowych będziecie mogli też głosować na ten wspaniały duet. Tak jest. Na trzecią drogę, która jedzie dalej. Jest dwóch liderów i trzecia droga. Dokładnie. Cztery powody, żeby na nas głosować, to w zasadzie jeden. Trzecia droga jest najlepsza. I pięć szans. Pięć szans i siedem życzeń. A ile żyć? To o tym zdecydują wyborcy, bo liderzy trzeciej drogi udają, jakby nic się właściwie w ciągu ostatniego miesiąca nie wydarzyło. Właściwie to nie oni, to Donald Tusk. Wszystko jest super, trzecia droga jedzie dalej. No tylko kto współrządzi w takim razie z Donaldem Tuskiem? Może ty wiesz. To zacznę od tego, że gdyby mieli jakieś fartuszki czy coś, to bym mógł, bardziej by pasowało, mógł sobie odpowiedzieć, czy to jest druga klasa podstawówki, czy trzecia klasa podstawówki. Bo tak miałem wątpliwości, a jak już ubrali garnitury, to sobie pomyślałem, to już że może już piąta są klasa. Po pierwszej komunii być może, więc to już jest. Poczekaj, bo było dwóch liderów, trzecia droga, cztery powody, co tam jeszcze było dwójka i siedem wspólnych życzeń. Córek albo czwórka wspólnych. Wspólne cztery, panowie to już ustalili przed wyborami, doliczyli się, że wspólnie to cztery. No to jest takie, ja nie wiem, no. To jest poziom jakiś przykry w odbiorze, no bo też żarciki takie naprawdę na poziomie drugiej klasy podstawówki, wypieki mamy i ta tam przerzucanie się jakimiś głupkowatymi skojarzeniami liczbowymi. No ludzie, a dlaczego nie powiecie, oprócz tych wygłupów, jak zostaliście zrobieni w konia i firmujecie te wszystkie bezprawne działania,
udając, że to nie wy, to wy. No właśnie tego nie mogą powiedzieć. Muszą udawać, że właściwie to nie wiedzą, co się dzieje w kraju, bo tak to wyglądało. To jakieś wypieki, jakaś zabawa. Właściwie od i to, co się dzieje, to jest zabawne. Ten zamordyzm, który mamy. Pan Kosiniak-Kamysz podobno się nie cieszy. Jak się od wszystkim dowiaduje, to się nie cieszy. No, pan Hołownia troszeczkę ma, ponieważ jest marszałkiem Sejmu, to Donald Tusk jego rękami troszeczkę sprawy załatwia, więc jemu się tak trochę trudniej jest migać, bo pan Kosiniak to tak gdzieś unika mediów, konferencji, nie cieszy się, głównie się nie cieszy, ale zdaje się, że w towarzystwie pana Szymona Hołowni się cieszył, a cieszyli się z tego, znaczy nie cieszą się, może się cieszą z tego, co się dzieje w kraju, nie wiem, bo pana Kosiniaka ciężko ostatnio usłyszeć. Natomiast ogłosili wspólny start w wyborach samorządowych, choć przecież Donald Tusk apeluje i mówi, że chciałby jednak jednej listy tej koalicji 15 października. A tu panowie znowu mówią, a nie, 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 my jednak tutaj wolimy sobie sami iść. No tak, bo te doły Polskiego Stronnictwa Ludowego przecież by ich tam zrównali z glebą, niezależnie od tego, której klasy ta gleba jest, gdyby znowu było jakieś szalbierstwo. A te wypieki to może naszą czołówkę oglądali i chcieli, może żeby, tak. żeby to ciasto się znalazło obok tu naszych już takich klasycznych tych smakołyków z naszej czołówki. No ilekroć widzę tych panów, to mam wrażenie, pajdokracja to jest za dobre określenie, bo dzieci bywają bardzo racjonalne. Moja 6-letnia wnuczka gra w szachy i ma 10 razy więcej zdrowego rozsądku niż ci panowie, więc nie chciałbym obrażać dzieci, bo one są naprawdę bystre. I się zastanawiam, o co tu chodzi. Czy udawanie głupiego to jest sposób na to, żeby przykryć te wszystkie szalbierstwa? Tak, bo oni będą udawać, że oni ciągle są trzecią drogą, że oni ciągle są jakąś alternatywą. Jakby no, udając, że w ciągu ostatniego miesiąca nic się nie wydarzyło i będą liczyć, że wyborcy im znowu w to uwierzą. Oczywiście niech pieką i pichcą więcej takich filmików, bo my tutaj na deser chętnie państwu zaserwujemy jako taką wisienkę na torcie, ale na razie to chyba rzut tortem panom się należy za to, że ogłupiają po prostu ludzi i uważają, że ich wyborcy nie wiedzą, co się wydarzyło, bo wiemy, że wielu z tych wyborców, którzy poszli zagłosować na trzecią drogę, to już patrzy z takim, ale nie o to nam chodziło, ale zaraz, zaraz, miał być spokój, miało być dość kłótni do przodu, a tutaj wszystko tak buzuje, że nie wiadomo właściwie, gdzie spojrzeć, tam wszędzie awantura i awantura to mało powiedziane. Ja po prostu jazda po bandzie, łamanie konstytucji, prawa i wszystkiego. No więc panowie muszą udawać, że nic się nie dzieje, a skoro przy listach jesteśmy, to prawdopodobnie na drugiej liście pójdzie Platforma razem z Lewicą, no bo w sejmikach zasady obowiązują podobne jak w wyborach do parlamentu, więc żeby tam sobie więcej uciłać, to podejrzewam, że takie dwie listy będą, że będzie właśnie trzecia droga i Platforma z Lewicą jednak. Jak widzę te wygłupy, to przypomina mi się no, z jednej z moich ulubionych powieści, czyli Przygód dobrego wojaka Szwejka, gdzie był taki wachmistrz Flanderka w Putimiu i on tam sobie tajnego informatora zaangażował, czyli największego głupka we wsi, który nawet nie wiedział, co się dzieje i beczał jak koza i podskakiwał w górę. I przykro mi bardzo, panowie, ale to jest ten poziom dowcipu i tenże Pepik Skoczno, bo to tak się nazywał ten bohater, był w stanie każdą głupotę zaakceptować, bo nic nie rozumiał, ale mam wrażenie, że panowie powinni jednak coś rozumieć i nie stosować żartów. Pan Hołownia ciągle myśli, że on jest na etapie tego kupowania popcornu i zasiadania przed telewizorem. Jemu się wydaje, że czas stanął w miejscu i scena ciągle jest jego. Otóż już nie, panie Szymonie, teraz scena jest Donalda Tuska, a pan tylko wykonuje brudną robotę. No jak się pan zorientuje, to ja nie pan zacytuję podziękuje. Innego bohatera powieści Jarosława Haszka, czyli Szymka z Budziejowic. Nie zacytuję. To ty nie zacytujesz, a my za to zacytujemy pana Sadurskiego, który mówi, jak koalicja większościowa powinna sobie radzić z panem prezydentem. Konstytucję należy bezwzględnie stosować, ale ponieważ nie mamy w Polsce organu,
który by w sposób autorytatywny mógł powiedzieć, co jest złamaniem konstytucji, to tę decyzję musi podejmować demokratyczna większość. Jeżeli Andrzej Duda będzie wetował ustawy przywracające normalność, na przykład w mediach publicznych albo w prokuraturze, należy ignorować te jego działania, bo jest to sabotaż. Bo taki organ mamy, który jednak może stwierdzić, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie jest. To jest Trybunał Konstytucyjny, zresztą umocowany w konstytucji i to w konstytucji wynika... Jakby to delikatnie powiedzieć, pan Sadurski nigdy nie miał pojęcia o takim prawie konkretnym, bo tam uprawianie jakiegoś tego, co się nazywa szumnie filozofią prawa, czy takich ogólnych dywagacji, to nie jest żadna znajomość prawa, więc można sobie to darować. Pierwszy lepszy amator ma takie poglądy, więc to nie ma najmniejszego znaczenia. Tylko jak się mówi demokratyczna większość i jak ta demokratyczna większość łamie przynajmniej dwa artykuły, które wymieniłem, czyli 7 i 10 Konstytucji, a łamie ich znacznie więcej i ileś przepisów ustaw, to ona ma z demokracją tyle wspólnego, co Łukaszenka. Ale pan Sadurski stworzył teraz taką nową koncepcję. Demokratycznym prezydentem. Otóż to nie Trybunał Konstytucyjny decyduje, co jest zgodne z konstytucją, tylko większość parlamentarna. I to jest, ja nie wiem, gdzie pan Sadurski to wyczytał, bo w konstytucji zdaje się nie zapisano, że to oto większość parlamentarna decyduje, co jest zgodne, a co nie jest zgodne Biedni z konstytucją. Biedni ci jego studenci w Australii. Boże, czego on ich tam uczy, naprawdę. No dobrze, ale teraz do czego pan Sadurski namawia? Otóż oczywiście namawia do tego, żeby pomijać... Do bezprawia, które tak. Jest prawem. Znaczy, no, czyli właściwie do tego, co się nie ma Trybunału od 13 Konstytucyjnego. Grudnia dzieje, bo wszystko to, całe to bezprawie jest nazywane prawem, tak jak my to rozumiemy oczywiście według Donalda Tuska. Ja bym powiedział, że nawet nie warto takimi osobami się zajmować, bo to jest, to są rozważania na poziomie analfabety prawnego po prostu, więc to ubliżające jest, że my w ogóle poświęcamy czas temu panu. No ale za tą koncepcją jest zaraz koncepcja, żeby na przykład być może uchwałą albo jakąś ustawą odwołać pana prezydenta, albo żeby zorganizować referendum, które to na podstawie którego będzie można odwołać pana prezydenta. Nie, bo tu jest wyraźna przesłanka. Trzeba doprowadzić do konfliktu z prezydentem i prezydenta usunąć najlepiej. No po tak, prostu. Tak, oczywiście, no bo pan prezydent przecież tutaj oczywiście w fantastycznej większości przeszkadza w realizowaniu jej fantastycznych celów, no to jakoś tam trzeba go, prawda, tam... A kto ma większy mandat? Referendum jakimś. Prezydent, który ma 10,5 miliona głosów, czy ktoś... Pan Sadurski? Nie. Pan Sadurski to nie ma w ogóle żadnych głosów. Ja jestem ciekaw, jak on wypada w ankietach, bo w uczelniach tam, a to są w stylu brytyjskim trochę, to są ankiety podsumowujące. Bardzo bym był ciekaw to zobaczyć. No a tak poza tym, no to... Spuśćmy zasłonę milczenia i zobaczmy, co tam słychać w Komisji Europejskiej w takim razie. Już mi wszystko opadło. Z pana sobie. Komisja Europejska oczekuje, że Polska przedstawi konkrety w sprawie reform, które obiecaliśmy wprowadzić, by odblokować pieniądze z KPO i Funduszu Spójności. Kwestia praworządności wciąż pozostaje kluczowa, ale nie jest jedynym warunkiem. Za dużo było zapewniania z wysokiego tonu o przywracaniu praworządności, a za mało konkretów, usłyszała dziennikarka RMF FM od unijnych urzędników. Jajajajaj, to już obietnica pana premiera Tuska nie wystarczy? Czyli to kłamstwo jak długo trwa? Pierwsze załatwianie tych środków to było, to był rok 2022, gdzieś wiosną. Mówimy o KPO. Czyli to już prawie dwa lata są. Jeszcze dawno przed rządami, jak to się jeździło do Brukseli i załatwiało. Mhm. A potem, że to już jest wszystko uruchomione. Czyli zaliczka, którą wynegocjował podpisał oczywiście rząd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mateusza tak. Morawieckiego. I co? I teraz myślą, że tą metodą narympał? Tak, myślą, dlatego że jak Donald Tusk pojechał do Brukseli... Bo tam nie protestują, ale...
Na razie jeszcze nie, ale jak Donald Tusk pojechał do Brukseli, no to potem mówił, że sama zmiana rządu i to, że ten rząd deklaruje, że już teraz wszystko będzie praworządnie, to wystarczy właściwie. No, ale być może tam, ja wiem, że Donald Tusk ma wsparcie Zachodu i Wschodu i właściwie on ma wsparcie z każdej strony, no, ale być może te obrazki z Polski zaczynają pojawiać się w głowach urzędników Komisji Europejskiej pewne znaki zapytania, czy ta żelazna miotła, którą Donald Tusk sprząta i wprowadza tu ze swoje porządki, czy ona rzeczywiście ma coś wspólnego z praworządnością? Miałabyś rację, gdyby Komisja Europejska i inne instytucje europejskie były mniej zepsute od rządu Donalda Tuska. Ja wiem, niestety. Problem polega na tym, że instytucje europejskie są bardziej zepsute od rządu Donalda Tuska. Ja niestety ciągle pamiętam ten tekst pana Katremera z Liberation, w którym on dowodził, że na przykład taki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest w ogóle czarna dziura na mapie europejskiej praworządności i demokracji, w którym... Nie mająca nic wspólnego z demokracją, z powoływaniem, bo powołują premierzy rządów albo szefowie państw. Podobnie jak jest z szefami instytucji, szefową Komisji Europejskiej, to nie są osoby pochodzące z demokratycznego wyboru, tylko pochodzące z ustalenia największych sił politycznych, z dogadania się. No więc on... Ja państwu zdradzę pewną tajemnicę. Jedną z moich takich ulubionych i zabawnych lektur jest Złodziejski Kodeks Honorowy Lwowskich Środowisk Przestępczych. On istnieje, można go łatwo znaleźć. I zapewniam państwa, że w owym Złodziejskim Kodeksie Honorowym jest więcej zasad przestrzegania reguł. Wprawdzie to jest prawo niepisane, bo kodeks honorowy, niż w działaniach obecnego rządu. Lwowscy złodzieje byli bardziej honorowi i trzymali się pewnych zasad niż ten rząd. Jak mi ktoś zarzuci, że przeginam, to proszę sobie przeczytać te artykuły Złodziejskiego Kodeksu Honorowego Lwowskiego, gdzie się mówi o solidarności, o nie kablowaniu na kolegów, o opiekowaniu się żonami, kobietami. Bardzo wiele zasad, których ten rząd mógłby się nauczyć, a się nie nauczy, bo nie ma etosu za grosz. Co tam Złodziejski Kodeks Honorowy? To można, jak ktoś nie chce czytać starych przedwojennych dokumentów, to niech obejrzy pierwszą część Wabanku. Tam też jest kodeks honorowy. W każdym razie to jest na razie taki przeciek od urzędników Komisji Europejskiej do mediów. To nie jest jeszcze jakieś żadne stanowisko, to nikt nikomu nic nie odebrał, ale też jeszcze nikomu nic nie przyznał. No ale to jest taki przeciek, że tutaj my, kochani, prawda, mamy was na oku, bo ja wątpliwości nie mam, że cała Komisja Europejska i urzędnicy w Tusku ja są w tym absolutnie widzę jakąś ustawkę. Zachwyceni. Że ja w tym widzę ustawkę. Czyli, że ten zamordyzm i te wszystkie posunięcia, które już zdążyliśmy poznać, to jest tylko wstęp do jeszcze większego zamordyzmu i robionego, uwaga, na zamówienie Komisji Europejskiej, że my musimy, bo musimy przywrócić prawo, bo tam nam mówią, że te pieniądze leżą, co to miały nie leżeć. Wspomnisz moje słowa, ustaweczka, że tak się stanie. Może być, że ustaweczka, bo to jest coś, co Donald Tusk bardzo lubi, takie ustaweczki, bo wtedy jest jakaś taka uchwała albo jakiś taki impulsik i wtedy ciach, Donald Tusk dawaj, po bandzie jedzie, więc być może będzie, znaczy na pewno będzie jechać po bandzie dalej, co do tego jesteśmy akurat przekonani, złudzeń nie mamy. Ile ta żelazna miotła miała trwać? 400 dni, matko i córko, co tu z tego kraju nam zostanie? Boję się, że może kamień na kamieniu nie zostać, jeśli rzeczywiście jeden miesiąc wystarczył. Wystarczył, żeby wszystko runęło. Anarchia, ten rząd powinien się nazywać. Ja mam nazwę. Mm? To jest rząd Godzilli, tego pierwszego z 54 roku, japońskiego potwora, takiego bezwzględnego, bo potem próbowano go tam wybielać i robić, że to może jest przedstawiciel narodów, który tam walczy z różnymi złymi rzeczami. To jest Godzilla, czyli totalna demolka, co się nawinie, to jest zniszczone. Godzilla jesteście, szanowni państwo. My poświęcimy teraz chwilkę uwagi panu posłowi Lubczykowi, który w ostatnim czasie sporo uwagi mediów przyciągnął z różnych powodów. No, ale przed nami pan poseł Lubczyk. Błysnął. Błysnął, tak.
jestem pewien, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze i te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartym w Kościele katolickim i te dzieci są poniekroć katowane. Więc ja wolę, żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż mają być kotowane w związkach małżeńskich. Więc ja tu też nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości zostały wychowywane w związkach partnerskich. No i po tej wypowiedzi, kiedy to na głowę pana posła Lubczyka się wylał strumień komentarzy, przynajmniej tak to powiedzmy. A jakieś badania by za tym stały? Nie, on nawet powiedział, że on nie zna żadnej pary homoseksualnej, która wychowywałaby wspólnie dzieci, a w ogóle to on został źle zrozumiany, bo on w ogóle zupełnie co innego chciał powiedzieć. To ja panu Lubczykowi tylko bym przypomniał bardzo znane, opisywane przypadki, gdzie pary homoseksualne adoptowały sobie dzieci, żeby uczynić z nich obiekty przemocy seksualnej po prostu dla siebie i dla swoich kumpli. W Niemczech takie przypadki, w Holandii, no przecież cały co rusz, w Stanach Zjednoczonych co rusz słyszymy o takich historiach, więc niech pan trochę będzie powściągliwy, panie pośle Lubczyk, jeśli chodzi o tradycyjne rodziny, tylko ale zajmie się patologiami w tych, które pan tu stawia jako wzór. Pan poseł Lubczyk przynajmniej mógłby się powołać na jakieś badania, gdyby takowe miał, ale takowych nie ma, bo jak się dowiedzieliśmy, w ogóle takich par nie zna, a tak naprawdę chodziło mu o to, że dzieci to mają prawo do miłości i czasem są bardziej kochane w związkach jednopłciowych niż w tradycyjnych małżeństwach. Ale wyszedł mu totalny atak na małżeństwa, a przy okazji pan jest politykiem Centrum dla Polski, które to Centrum dla Polski wchodzi w skład Trzeciej Drogi. To i już Koalicji takie, Polskiej najpierw. Tak, takie zupełnie zapomniane. No i co ciekawe, no jego koledzy partyjni no jednak nie są za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe. Wszyscy się odżegnują od pana Lubczyka, tak? W ogóle to nikt go nie zna. Nie wie. Czekaj, ale to ten, co te tyle pieniędzy, 800 tysięcy z Sejmu wyciągnął, bo on był w takim kryzysie finansowym. Nie starczyło na utrzymanie samochodów, a w ogóle z zawodu jest dentystą. Ale pan przecież Lubczyk ma firmę, te wszystkie Porsche i inne tam. No ma parę Ferrari, samochodów. Tak, parę ma samochodów. BMW też tam jakąś ma. No, ale to rozumiesz, jak masz takie zasadniczo, prawie żebrak. Ale po prostu takie samochody wymagają środków na utrzymanie. Dlatego Kancelaria Sejmu musiała pana posła Lubczyka wspierać po prostu w tych trudnych Jezu, czasach. Nie bądźmy paliwo, drobiazgowi. Wiesz. Jak ktoś jest przyzwyczajony do pewnego standardu podróżowania, to przecież nie przesadzimy pana posła Lubczyka, już nie będę wymieniał pewnych marek aut, bo to by była albo krypto, albo antyreklama, ale wszyscy wiedzą, jakie są auta. To poczekaj, już wiemy tak, że pan poseł Lubczyk jest dentystą, że uważa, że lepszym środowiskiem dla dzieci są pary jednopłciowe. To jeszcze się teraz dowiedzmy w takim razie, dlaczego będzie wspaniałym wiceministrem cyfryzacji, a powie nam to Ireneusz Raś. Dlaczego w związku z tym dentysta musi iść do Ministerstwa Cyfryzacji? Widać, każdy chce u niego te zęby leczyć. Dlaczego musi iść do Ministerstwa Cyfryzacji? Bo ma tyle klientów. Przepraszam bardzo. Dlaczego musi iść? Tak. Nie musi. No, nie jak musi. Widać, natomiast dobrze, zostawmy posiada pewne kwalifikacje. Jakie? Jest byłym żołnierzem. I to powoduje, że powinien być wiceministrem cyfryzacji, byłym żołnierzem. Więc, słuchajcie, żołnierze, do rządu. No to ma absolutne kompetencje do Ministerstwa Cyfryzacji. No nie dość, że umie wyciągać kasę z Kancelarii Sejmu. Pary jednopłciowe są lepsze w wychowaniu dzieci. Jest dentystą i jest żołnierzem. No czego ty byś jeszcze chciał w Ministerstwie Cyfryzacji? Jedna kwalifikacja jest decydująca o tym, że pan Lubczyk nadaje się na wiceministra cyfryzacji. Chyba to, że umie strzelać. No bo zwykle są testy i wymaganie, żeby oficerowie umieli strzelać z różnych rodzajów broni. A dlaczego to jest ważna umiejętność? No bo jak komuś się nie będzie podobało to, co pan minister Lubczyk będzie robił, to
ryzykuje po prostu. Nie pan Lubczyk, tylko ten, kto mu się to nie podoba. No dobrze, ale czy to bycie byłym żołnierzem nie jest lepszą kwalifikacją choćby do Ministerstwa Obrony? A nie, bo tam przecież już ministrem jest pan Kosiniak-Kamysz, a to ta sama trzecia droga, to teraz koalicjant musi być tak, bo oni się tak podzielili, że jak na czele resortu jest z jednej partii, to wiceszefami. No to już kwalifikacje nieważne w takim razie. Przeniesiemy się na chwileczkę teraz do... jedna z najbardziej drastycznych i najbardziej paskudnie antypolskich spraw. Antypolskich w sensie interesu narodowego. Przenosimy się do Neo TVP Info. Przez kilkanaście minut w TVP Info o tym, że pomysł budowy CPK beznadziejny. Wszystko złe. A przede wszystkim dowodem na bezsens budowy jest to, że spółka CPK sfinansowała ołtarze. Prowadzący rozmowę nie tyle pyta, co podprowadza narrację, że ogólnie CPK to tragedia. Nie znam się na tym jakoś specjalnie, ale trochę to uderza. Tym bardziej, że to już kolejny raz. Jedynie Maciej Wilk, mający ułamek całego czasu, ratuje temat, by nie była to totalnie jednostronna jazda. Do pana prezesa Wilka. Panie prezesie, króciuteńko, jeśli nie CPK, to może coś innego? Jest jakaś alternatywa? Proszę państwa, jeśli nie CPK, to jest Polska jako peryferium lotniczej, nie tylko Europy, i za zaprzepaszczenie kolosalnej szansy, jaką mamy, żeby stać się faktycznie transportowym sercem regionu. Jestem, proszę państwa, zawiedziony tą debatą, gdyż tutaj padają z każdej strony kwestie megalomania, duoporty. Proszę państwa, to są brednie absolutnie. Chętnie wytłumaczę to w debacie, której będę miał więcej niż 4 minuty czasu. Mamy hasła, że 40 milionów może obsłużyć Warszawa z Modlinem. Proszę państwa, bzdura. W jaki sposób można to zrobić, jeśli w Modlinie jest do 66 operacji na dobę, w Warszawie 600 jest ten limit wyczerpany. Nie ma tak... Panie prezesie, to prawda, że wszyscy uczestnicy mieli relatywnie mało czasu. Ale przede wszystkim sens tego jest zniszczenie najlepszego, najbardziej przyszłościowego, modernizacyjnego pomysłu w III Rzeczpospolitej. Po 1989 roku nie było bardziej wartościowego i przyszłościowego pomysłu, to trzeba go zniszczyć po prostu. I to próbował wytłumaczyć wczoraj, bo akurat miałam nieprzyjemność to oglądać, to próbował wytłumaczyć prezes Wilk, który był zakrzykiwany przez gości w studiu, między innymi ze strony prowadzącego padały takie argumenty. No pan tu mówi, ale goście w studiu kręcą bez aprobaty głowami, czy jakoś tak to brzmiało, więc no trzeba... Troglodyci i ignoranci po prostu. A trzeba przyznać, że to prezes Wilk jest wybitnym ekspertem. Absolutnie demagogicznego. Kambodżę stać na coś podobnego będzie budować. Kraj o wiele biedniejszy po tych wszystkich przejściach z czerwonymi Khmerami, z tymi wszystkimi bandytami. I Kambodża może, a Polska nie może. Ludzie, stuknijcie się. No bo komuś się wydaje, że to megalomania, a my do państwa wracamy po przerwie. Witamy państwa w trzeciej odsłonie programu Polityka na Deser w telewizji w Polsce.pl. Stanisław Janecki i Dorota Łosiewicz. Witamy serdecznie i bardzo się oczywiście cieszymy. Tak, i zaraz się zajmiemy jedną z kolejnych głupich, nieodpowiedzialnych, absolutnie sprzecznych z polskim interesem decyzji, która jeśli zostanie przeprowadzona do końca, może mieć katastrofalne absolutnie skutki i w rozliczeniu przeszłości, i uruchamiając procesy, których chyba nikt nie będzie w stanie kontrolować. I od razu uprzedzamy, że choć to jest polityka na deser, słodko teraz wcale nie będzie, a będzie wręcz bardzo, ale to bardzo gorzko. Treść tego dokumentu jest szokująca, nawet jak na standardy tych zaprzańców. Polscy podatnicy mają sfinansować raport na temat prywatnego niemieckiego mienia przejętego przez Polskę. Zapamiętajcie dobrze tę organizację. Konferencja ambasadorów RP i Centrum Williego Brandta.
dążą nie tylko do tego, aby nasz kraj nie dostał zadośćuczynienia należnego nam za wymordowanie 6 milionów ludzi, zniszczenia tysięcy miast i wsi, zrabowania majątku państwowego i prywatnego, ale by Polska zapłaciła za rozliczenie się z Niemcami z tego, co okupanci pozostawili w Polsce. I ty mówisz, że jeśli ten projekt zostanie przeprowadzony, no niestety, jak znam tę koalicję, oczywiście, to ona może zostanie. Wspierać właśnie. Chociaż liczyłem czyli na to, nie że nam reparacje, ktoś tylko się stuknie mu my, w łeb. Niemcom, no nie tyle reparacje, co prawda odszkodowania. No to rzeczywiście ktoś się powinien stuknąć. Ale po co te kłamstwa? Nikt nie opracował takiego dokumentu na temat strat. Żaden ośrodek naukowy nawet nie próbował. Jak to, co przedstawił pan Arkadiusz Mularczyk. I to już do zaorania. I czym się i to zajmuje już do zaorania, Instytut tak. Spraw Wojennych Jana Karskiego, który ma być wysadzony w kosmos oczywiście, bo będą granty dla jakichś kumpli, którzy będą pozorować jakieś działania. A to, że otwarto tę puszkę Pandory w postaci rzekomych niemieckich strat, to jest absolutnie, nie waham się powiedzieć tego, zbrodnicze. Niemcy wskutek własnych win i decyzją mocarstw w Poczdamie w 1945 roku straciły 23% swojego terytorium z roku 1937. Polska straciła 48% swojego przedwojennego terytorium. I tak zwane ziemie zachodnie i północne nie były żadnym prezentem, tylko rekompensatą za Kresy Wschodnie, które nam ukradły Sowiety za zgodą mocarstw. I już te decyzje zapadły w Teheranie pod koniec 1943 roku. I teraz tak. Straciliśmy 180 tysięcy kilometrów kwadratowych przedwojennego terytorium. Dostaliśmy, w cudzysłowie, 103 tysiące kilometrów kwadratowych, czyli jesteśmy stratni 77 tysięcy kilometrów kwadratowych. I my mamy z tej straty się rozliczać? Staszku, ale ty tak, fakty. Historia, dane. A ta Rada Ambasadorów i to Centrum Willego Brandta. To jest najbardziej groteskowe ciało, o jakim słyszałem. Usiądą, oni ci policzą i oni im wystawią Polakom rachunek, którzy to Polacy mają zapłacić Niemcom. Bo jacyś już Instytutu pana kiedyś Mularczyka nie będzie, to już do likwidacji. Frustraci, którzy kiedyś byli ambasadorami, przyznali sobie prawo wypowiadania się w imieniu Polski, polskiej dyplomacji, ludzie, którzy nie mają nawet tyle honoru. To, że reprezentowali Polskę, to było nadużycie, bo się nie nadawali do tego. Ale tak samo ty, jak i ja, dobrze wiesz, że zaraz znajdą poklask w naszym rządzie. Nie, no oczywiście, oni Berlin będą ich ozłoci za takie bo pomysły. Przecież, no oczywiście, że tak, bo to ma być zawrócony cały ten pomysł, żeby Polska się jakiejś reparacji domagała, a przecież przed wyborami politycy już rządzącej koalicji zapowiadali, że oni się, prawda, Grzegorz Schetyna mówił, że nie, absolutnie, my to jakie reparacje, my tutaj nic absolutnie nie chcemy. No to nie tylko nie chcemy, my jeszcze Niemcom zapłacimy, no bo taką mamy teraz koalicję. No to świetnie. To, co było rekompensatą za to, co ukradła nam Rosja sowiecka, to my teraz mamy, ale z jakiej racji, jak to mówił Donald Tusk, z jakiej paki my mamy płacić tym, którzy tyle zbrodni popełnili, na tyle strat nas narazili. Polska nie chciała zmieniać swoich granic. No, z takiej paki, że Instytut Strat Wojennych to zaraz do likwidacji. Cały ten raport, który w takim trudzie, w udziale tylu dokument. Ekspertów, wybitnych ekspertów z wielu dziedzin, którzy latami badali, szacowali, liczyli, przygotował dokładną wycenę, dokładny rachunek, który można wystawić. No ale taki mamy klimat, jakby to powiedziała pani Bieńkowska, pewnie przyszła prezes Orlenu. Taki mamy klimat. No to pięknie się to rysuje na tle tego żądań Grecji i Włoch,
Grecji to bardzo uzasadnione, bo tam ukradli im pieniądze po prostu Niemcy. We Włoszech to są zbrodnie, które też wymagają zadośćuczynienia. I jakoś, jaki by nie był rząd grecki, nie wpadł na to, żeby wymyślać takie bzdury i coś tak sprzecznego z greckim interesem narodowym. Natomiast wystarczyło, że jest w Polsce rząd Donalda Tuska i od razu wszystko wraca do normy, czyli przed niemiaszkami na kolanach i jeszcze całowanie po stopach. Wybaczcie nam, że w ogóle obliczyli te straty wojenne, bo przecież powinniśmy wam dopłacić. To jest aberracja po prostu. Taki mamy klimat, takiego mamy premiera. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz, mój drogi? To teraz może chwilka oddechu, chociaż ja nie wiem, czy to... No może trochę delikatniejszy temat, ale mimo wszystko, jak ktoś... Dowcipy czerstwe, tak, ale... Suchar. No tak. Suchar, tak. Po prostu suchar. Szkoda, że w prokuraturze nie ma już Bogdana Święczkowskiego. Na głodówkę byłby idealny. Miłego dnia. Pan naprawdę poszedł w body shaming? Po co? Mało to ma Świączkowski prawnych przewin? Akurat otyłość nią nie jest. Pani Żukowska, na mądrości pana Jacka Dibuła zareagowała. Ja bym tak... Nie wiem, czy do mądrości. Hejt najzwyczajniejszy w świecie, bo już oni nie wiedzą, co tam wymyślić. Szanowny panie mecenasie, jakby to panu powiedzieć. Nie życzę panu, żeby kiedyś znalazł się pan... No tak z 5 metrów obok pana Święczkowskiego. Wystarczy. Niech pan nie ryzykuje po prostu. Bo by może pana czegoś nauczył. Znaczy to jest... Ale nie życzę panu tego. To jest w ogóle przejaw, kolejny przejaw skrajnej nienawiści koalicji i jej akolitów do przeciwników politycznych. Bo mówienie o głodówce, którą prowadzi przecież już tydzień chyba, tak? Od szósty dzień. Prowadzą panowie Kamiński i Wąsik. I sprowadzanie tego do takiego oto problemu, że ci, co są nieco więksi i nieco mają więcej gabarytów, to oni by sobie mogli spokojnie głodować. Przepraszam, szanowny panie mecenasie, ale skąd pan i czy ma blade pojęcie, czy otyłość czyjaś nie jest wynikiem choroby? Skąd pan ma o tym pojęcie? Dlaczego pan używa takiego argumentu żenującego? Są ludzie, którzy po prostu mają różne dolegliwości, których skutkiem jest otyłość. Co pan myśli? Wiesz co, obawiam się, że nienawiść wszystkim ostatnio wzrok odbiera, takie bielmo na oczach, bo na przykład rozum publikacja... Odbiera. Rozum też, tak. Publikacja jednego z tygodników, który na okładce pyta, gdzie jest Zbigniew Ziobro i poszukuje Zbigniewa Ziobro i zastanawia się, dlaczego go nie ma w Sejmie, choć wszyscy wiedzą, że jest ciężko chory. I tam się pojawiają argumenty, że zwolnienia lekarskiego nie dostarczył. Politycy, pan Joński na przykład mówił, że jeżeli pan Ziobro nie pojawi się na komisji śledczej, to oni znajdą ekspertów, którzy ocenią stan zdrowia pana Ziobro, albo znajdą sposób, żeby doprowadzić pana Ziobro przed komisję śledczą. No to trzeba powiedzieć, że to już jest naprawdę poziom... Poziom hien i sępów po prostu i tyle, no. Znaczy, tych ludzi opętała tak szaleńcza nienawiść za to, że przez 8 lat byli odcięci od wpływów, władzy, środków, urzędów, że to w ogóle jakieś rozsądne argumenty nie trafiają, bo jak można mówić o ciężko chorym człowieku, że się go doprowadzi albo znajdzie się ekspertów, którzy ocenią jego stan zdrowia. To jest naprawdę... No tak... W obozie rządowym za to jest awans prost z celi do Brukseli i to jest fajne. Ktoś tam siedział z zarzutem przyjęcia 5 milionów łapówki, w nagrodę dostał bardzo dobrze opłacaną posadę europarlamentarzysty w Brukseli. Jeśli to jest standard, do którego dążycie, to tylko pogratulować, a wszystkim wam nie życzę, podkreślam, nie życzę żadnej choroby, chociaż nikt z nas tego nie wie, co nas czeka i żeby was to nie spotkało, mimo tej podłości. Choć niektórzy są chorzy z nienawiści, to trzeba im przyznać, bo ta choroba z nienawiści rzeczywiście opanowała nam całkowicie elity. No dobrze, no zajmijmy się teraz w takim razie tym, jak powinien wyglądać polski system prawny według życzeń niektórych. Pani doktor habilitowanej.
Anna Rakowska. Przywracanie praworządności w sądownictwie. Stan obecny, oczekiwania i propozycje rozwiązań. Rozwiązanie. Zasadne jest podjęcie przez Sejm uchwały prowadzącej do usunięcia wybranych przez Sejm sędziowskich członków KRS, a nie tylko wzywającej ich do powstrzymania się od działań, jak to Sejm uczynił. Wiadomo bowiem, że osoby, które ochoczo kandydowały w niekonstytucyjnej procedurze wyboru do KRS i z zaangażowaniem dotychczas w KRS pracowały, na takie wezwania nie zareagują. Podjęcie takiej uchwały jest uzasadnione stanem wyższej konieczności konstytucyjnej, koniecznością realizacji podstawowych wartości konstytucyjnych, zapewnieniem demokracji zdolności do obrony i pilną potrzebą wstrzymania niespełniających standardów postępowań toczących się przed obecną KRS. Już mamy teraz tych te tytuły naukowe neosformułowań całą masę. Stan wyższej konieczności konstytucyjnej mamy i kolejne nawoływanie do tego, żeby uchwałami ustawy zmieniać i tak dalej. Stan wyższej konstytucyjnej konieczności. Czy taki zapis jest w Konstytucji o stale Nie będę przywoływał państw, w których powołano sądy nadzwyczajne i powoływano się na stan nadzwyczajnych konieczności, bo wszyscy wiedzą, że to są zbrodnicze reżimy z milionami ofiar na koncie, więc choćby z tego powodu wypadałoby być bardziej powściągliwym w używaniu takiej terminologii, których tamte reżimy używały. Nie wiem, czy przywoływać ten argument, ale chyba jedynym argumentem za tym, że skorzystano z usług pani Anny Rakowskiej i ostatnio jest modna, to, że była żoną pana posła Treli, bo innych powodów nie widzę. No to, a pan Trela jest w komisjach śledczych, w komisji śledczej jednej. No możemy się spodziewać coraz to nowych konstrukcji prawnych, których ani nie ma w Konstytucji, ani nie ma ich w ustawach, ale teraz słowo klucz to jest uchwała. Uchwałą teraz można wszystko. A czy Donald Tusk uchwałą zechce zlikwidować 7,5 miliona wyborców Prawa i Sprawiedliwości? Ponad 7,5 miliona. Gdyby mógł, to by pewnie zlikwidował, bo elitom ten problem... Boże, ten język jest straszny po prostu. ...wyborców bardzo dokucza. To posłuchajmy. Wszyscy znamy konferencję w Wannsee. Ja już nie mogę słuchać tych... Musisz. Jak ludzie nieświadomie używają tych terminów po prostu. Weźcie się, ogarnijcie, no. Musisz niestety posłuchać. Posłuchasz teraz pana Marka Czyża, którego bardzo martwi, co zrobić z 7,6 miliona wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Widział pan obrazy na ulicach Warszawy wczoraj. Słyszał pan, nie będę cytował, myślę, że pan doskonale zapisał w pamięci cytaty także o sobie. Te 7 milionów ludzi nie znikną. Czy pan ma na ten problem jakiś plan? Czy pan ma na ten problem jakiś plan? To jest hit. Czy pan ma na ten problem jakiś plan? Tym problemem jest 7,6 miliona wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W innych sytuacjach mówiono o kwestii. Kwestii. Ale powiem ci, że przecież Rafał Trzaskowski w marcu, pamiętasz takie jego wystąpienie, on i to było chyba podczas Kampusu Polska, choć no dobrze, niech będzie, że w marcu, bo nie jestem przekonana, czy na kampusie, ale chyba tak. I Rafał Trzaskowski wtedy mówił, że dla wyborców o takich poglądach, o wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie ma w Polsce miejsca w ogóle. Więc... No nie wiem, kwestie demograficzne, problemy demograficzne, a pal to licho, po prostu w kosmos gdzieś tych ludzi wszystkich trzeba wysłać, tylko gorzej. No przecież były propozycje podzielenia Polski na dwie części, o. Jedna w formie rezerwatu dla właśnie tych 7,640,000, gdzie tam, nie wiem, z helikopterów by zrzucano coś, tam do pożywienia, czy nie wiem, ubrania. Jeśli się traktuje to w takich kategoriach, to się wyklucza te miliony osób, po pierwsze z państwa polskiego, po drugie z praw wszelkich, które im przysługują, a samo sformułowanie, że ludzie, którzy głosują inaczej, to są problemem, już nie zacytuję największej kwestii, podniesionej właśnie na konferencji w Wannsee, bo się brzydzę tym wszystkim po prostu, to wy jesteście normalnie, zamordyzm to jest mało powiedziane. Ja mam własne określenie
na tą demokrację, na którą się tak powołujecie. To jest demokreatura. Demokreatura. No tak, pan premier Morawiecki, były premier Morawiecki mówił o demokraturze, ty mówisz o demokreaturze, a tuż po wyborach, po 15 października w TVN24 taka debata się odbywała na temat tego, co zrobić z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. I tam różne pomysły się pojawiały. No nie było takiego, jak rozwiązać kwestie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale na przykład była ekspertka pani doktor Wojdyło, która mówiła, że tak, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości trzeba mówić po cichu. Trzeba mieć cierpliwość. Trzeba też pozwolić im wyrażać swoje myśli. I wreszcie zrozumieć, że jak zmienią się już media, jak nastąpi zmiana w mediach publicznych, to sami przejrzą na oczy, tak? I wtedy dostaną inny przekaz i oni wtedy będą inaczej myśleć po prostu. Pani Wojdyło, która jest terapeutką chyba, także terapeutką, traktuje jak pacjentów Polaków, to jest dziwne. No ale różne dziwne rzeczy wyprawiają ludzie sympatyzujący z tą władzą. Ale ona też mówiła, że oni nie znikną. Oni nie znikną, nie? Oni tu są. Ach, cóż za wielkoduszność. No, to... Matko, szanowni państwo, Polacy, którzy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, nie znikniecie, nie wyślą was na Syberię kibitkami elektrycznymi. No, pan premier Tusk apelował o pojednanie, czy też obiecywał, że nie spocznie, dopóki nie nastąpi pojednanie. To może dlatego panu Krzyżowi się tak wywołało. A teraz na chwilkę się przeniesiemy do Sejmu. Zobaczcie państwo, co się dzieje, gdy korytarzami sejmowymi... Jak odbija, tak, odbija. Mogę? Możesz. Jak korytarzami sejmowymi przechadza się minister nauki i co się wtedy dzieje? Taki piękny tweet. Szkoda, że skasowali. Przejście ministra nauki Dariusza Wieczorka przez Sejm i Senat spotkało się dziś z dużym zainteresowaniem mediów. Wstydzili się tej głupoty i usunęli. No na szczęście tak, zorientowali się, że trochę przesadzili. No jak przychodzi minister, no to trudno się dziwić, że media chcą go nagrywać. Ale my mówimy państwu moje pytanie, na czym się zna ten minister? Na nauce, no jak to? Dobrej nocy, życzymy państwu, do zobaczenia jutro.